Witam Was serdecznie w nowym LoLoves, czyli w serii, w której opowiadam o moich odkryciach ostatniego czasu. Przepraszam, że się tak kręcę, ale próbuję jakoś utrzymać równowagę, dlatego że to krzesło, na którym dla Was zawsze nagrywam, jest zbyt niskie do tych nagrań i Martin podkłada mi pod nie książki i boję się, że zaraz się przewrócę, dlatego że jest jakoś wyjątkowo nierówno, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. A za mną i na mnie widzicie kwiaty. Wszędzie mam ostatnio kwiaty, dlatego że mimo, że jestem fanatyczką zimy, ewidentnie próbuję przywołać ostatnio wiosnę, bo trochę nawet mi momentami brakuje tego słońca i właśnie kwiatów. Nieważne. Przejdźmy do LoLoves, ale właśnie się obkręcam przez to, że to krzesło jest nierówne. Nieważne. Przechodzimy do ulubionych rzeczy. Pierwszą rzeczą jest kalendarz, wyjątkowy kalendarz, dlatego że przesłała mi go i zaprojektowała, narysowała moja Wicka. I on niesamowicie przypadł mi do gustu, dlatego że przedstawia wspaniałe kobiety z dawnych lat. Całość jest niesamowicie retro, myślę, że przypadnie do gustu szczególnie dziewczynom. Kolorystyka dominuje tutaj taka różowo-biało. Czarna i konkretne dni są oznaczone takimi uroczymi sercami i napisami. Jest do tego dołączona kartka z różnymi obrazkami, które powinno się wydrukować jako naklejki i można wtedy różne dni nimi oznaczać, różne wydarzenia. Ja nie mam go spiętego, dlatego że będę wieszać sobie pojedyncze kartki tasiemkami, ale wydaje mi się, że warto byłoby spiąć ten kalendarz. I mówię Wam o tym dlatego, że Marta przesłała mi link do swojego fanpage'a. Tam znajduje się krótka notatka na temat tego właśnie kalendarza i też link, dzięki któremu możecie pobrać całość i wydrukować sobie. Myślę, że to jest naprawdę świetna sprawa, dlatego mówię Wam o tym i chyba warto dzielić się takimi utalentowanymi młodymi osobami, które pracują na naprawdę piękne rzeczy. Wydaje mi się, że w tym kalendarzu zbędne są jakiekolwiek motywacyjne hasła, dlatego że te panie same w sobie, ich widok sam w sobie codziennie rano jest wystarczającą motywacją do działania. Ja jestem tym zachwycona. A mój ulubiony miesiąc to kwiecień. O, to jest kwiecień, moja ulubiona postać i wizualnie po prostu najbardziej mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też ten kalendarz przypadnie do gustu i że powiesicie sobie blisko siebie i będziecie motywować się tymi wspaniałymi retro kobietami. Chciałabym Wam opowiedzieć o mini perfumach, chociaż nie tylko mini, bo większe wersje są też na stronie internetowej, które przywiózł mi Martin z Los Angeles, więc było to wieki temu, ale ja wciąż zapominałam Wam o tym powiedzieć, a są one o tyle wyjątkowe, że pachną konkretnymi rzeczami, zjawiskami. Martin wybrał dla mnie zapach deszczu i herbaty. Jak wiecie, jestem fanką obu tych rzeczy, tak a propos. Więc to jest bardzo dobry wybór i postanowiłam Wam o tym powiedzieć, dlatego że wydaje mi się, że jest to dobry pomysł na taki mocno spersonalizowany prezent. I sprawdziłam, te perfumy są też dostępne w internecie, także oczywiście konkretną nazwę i link dodam Wam w opisie. Widziałam, że są na przykład zapachy książki, papieru czy wełny, także coś takiego wyjątkowego. Ja lubię ideę pryskania się zapachem deszczu. To jest coś dla mnie, dlatego Wam polecam. Czas na kanał na YouTubie, który nazywa się Globstory i prowadzi go Kaja. Jest to kanał podróżniczy. Autorka przeważnie podróżuje w pojedynkę. Jest bardzo odważna, też bardzo inteligentna i bardzo rzetelnie przygotowuje swoje materiały. Teraz wiele osób nagrywa swoje podróże, ale nie u wszystkich widzę taką szczerą miłość do tego podróżowania, a u niej to bez wątpienia jest, dlatego jeżeli interesuje Was taka podróżnicza tematyka, to ja zachęcam Was do śledzenia kanału Globstory. Myślę, że się nie zawiedziecie. Czas na muzykę i dzisiaj mam dla Was zespół LOR. Tworzą go 4 młode dziewczyny z Polski. Grają muzykę folkową, która jest niesamowicie klimatyczna. Do tak pięknej muzyki dochodzi dziewczęcy styl, świetne teledyski i występy na żywo, dlatego bardzo chętnie się dzielę tym z Wami. Wydaje mi się, że to jest coś, co spodoba się moim widzom, że będzie też w Waszym guście. Czarne lusterko jest to projekt Netflixa i polskich youtuberów, grupy filmowej Darwin, Krzysztofa Gonciarza, MC i Martina Stankiewicza. Ich zadaniem było stworzenie filmu nawiązującego do serialu Black Mirror. Ja jestem wielką fanką tego serialu, jak już pewnie wiecie, bo tutaj o tym mówiłam. Dlatego bardzo się cieszę, że mogłam pomagać Martinowi w tworzeniu tego filmu. Byłam osobą od materiału zakulisowego, który jest już dostępny na kanale Martina, ale też drugim asystentem reżysera podczas nagrań Sumy Szczęścia. Nasz film był oczywiście o technologii, ale też o miłości, o wyborach, o wolności. Z mojego doświadczenia jednoznacznie wynika, że tylko osoby, które doskonale wiedzą, czego chcą w życiu, decydują się na nasze usługi. Właśnie, a to czy pytanie jest niebezpieczne? Stary, no wszyscy teraz sobie coś wszczepiają. Zależy mi tylko na tym, żeby była szczęśliwa. A to akurat jesteśmy w stanie panu zagwarantować. Marzenie jest już nieaktualne. Moje serce jest przy naszym filmie, przy Sumie Szczęścia, ale ogromnie zachęcam Was do obejrzenia produkcji wszystkich twórców, dlatego że uważam, że właśnie sukces tej akcji możemy zawdzięczać odpowiednim twórcom. Temu, że Netflix wybrał odpowiednie osoby na odpowiednie miejsce i po prostu wszystkie produkcje według mnie są udane. Może nie wszystkie będą konkretnie w Waszym guście, ale według mnie są dobre, mają wartość i chciałabym, aby na polskim YouTubie było więcej tego typu akcji. Póki co zostajemy przy Netflixie i mam dla Was mini serial, który nazywa się Grace i Grace. Składa się z 6 odcinków i jest on zainspirowany powieścią, która jest oparta na prawdziwych wydarzeniach. To historia pokojówki, młodej pokojówki, która zostaje oskarżona o zamordowanie swojego pracodawcy i my jako widzowie przyglądamy się jej spotkaniom z młodym lekarzem, który próbuje ustalić, czy kobieta jest winna, oraz retrospekcją dotyczącą właśnie tych wydarzeń i czasu poprzedzającego. I hope sooner or later we will bring back your memory. I'm not at all sure I want it back. When I close my eyes, I can remember every detail of that house. Podobało mi się to, co ten serial zrobił z moją głową. Podobały mi się postacie, które nie były czarno-białe. Podobał mi się tajemniczy, intrygujący nastrój i trochę romantyzmu. Jest on piękny, teatralny, ale nie ukrywajmy, momentami też brutalny. Więc na pewno jest on skierowany do starszych widzów, ale jest on według mnie bardzo dobry. Wystawiłam mu chyba 9 na 10, więc to naprawdę wysoka ocena. Tym bardziej jak na serial, także fanów takiego klimatu zachęcam. Tym bardziej, że wydaje mi się, że nie było o tym serialu zbyt głośno, także mogliście o nim nie słyszeć, dlatego usłyszeliście ode mnie. Zachęcam. Guillermo del Toro. Zapewne słyszeliście już niejednokrotnie o filmie Kształt Wody, który zgarnął aż 13 oscarowych nominacji i wiele innych prestiżowych nagród, ale ja wybrałam reżysera jako tak zwanego ulubieńca, dlatego że chcę przybliżyć Wam aż 3 jego tytuły, a nie tylko Kształt Wody, które po prostu skradły moje serce. Wcześniej nie interesowałam się za bardzo twórczością tego reżysera, przyznaję się bez bicia, ale nadrobiłam zaległości i wydaje mi się, że nie wszystkie jego tytuły są dla mnie, że nie wszystkie to moja bajka, ale te 3, o których dzisiaj wspomnę, mają taki wspólny mianownik, jest to baśniowość. O ile istnieje takie słowo, a jeżeli nie istnieje, to ja właśnie je wymyśliłam. Ale musicie wiedzieć, czego ja do końca w sumie nie wiedziałam, zanim nie obejrzałam, że są to filmy zdecydowanie baśniowe, ale to są takie baśnie dla dorosłych, a nie dla dzieci. Zacznę od wcześniej wspomnianego Kształtu Wody, który robi aktualnie furorę. To opowieść o sprzątaczce, która pracuje w rządowym laboratorium i odkrywa tam coś, a raczej kogoś niesamowitego. If I told you about her, the princess without voice, What would I say? Bardzo prosta, ale też piękna historia. Chociaż nie wszystkie wątki fabularne mi się podobały, to całość oceniam bardzo wysoko. Scenografia, muzyka, kolory to było coś, co mnie absolutnie zachwyciło i przez co potrafiłam wzruszyć się w kinie, przez te aspekty dźwiękowo-wizualne. I to jest na pewno film w moim ulubionym klimacie. Uwielbiam filmy, które są w stanie przenieść widza do jakiejś magicznej, alternatywnej rzeczywistości i ten film spełnia takie zadanie. I będę za niego trzymać mocno kciuki na tegorocznych Oscarach. Mam nadzieję, że się uda. W skórze krwi jest to horror z 2015 roku, który opowiada o młodej pisarce zakochanej w tajemniczym przybyszu. Would you be mine? Edith, this is my sister. I don't think she's the right choice. You have to trust me. Thomas, your bride is frozen. I'll run you a hot bath. Nie znajdziecie tu żadnych zawiłości fabularnych czy wielkiej symboliki, ale nie o to w tym filmie moim zdaniem chodzi. Jest to taki klasyczny horror gotycki z tajemniczymi postaciami, z wątkiem miłosnym, z nawiedzonym domem i na pewno spodoba się on fanom gatunku, a przy tym jest bardzo magiczny i baśniowy, a horrory jednak rzadko takie są. Trzeci film tego reżysera, o którym chciałabym Wam wspomnieć, to Labirynt Fauna. Wiem, że jest to klasyk i najpopularniejszy film del Toro, jednak ja nie widziałam go wcześniej, dlatego muszę o nim tutaj wspomnieć, bo to są moje subiektywne odkrycia, także Labirynt Fauna musiał się tutaj znaleźć. 11-letnia Ofelia przeprowadza się wraz ze swoją mamą do domu swojego nowego, okrutnego ojczyma, ale obok tego domu znajduje niesamowity labirynt. Ten film jest też piękny wizualnie, tak jak poprzednie, ale dla mnie to jego treść była najciekawsza. Wydaje mi się, że też dlatego tak mi się podobał, że reżyser pozostawił wielkie pole do interpretacji przez widza. Momentami to wręcz my decydujemy, co widzimy w tym filmie. Dodatkowo wiele symboli, które ciekawie się interpretowało. Niesamowity film, też ten wątek ucieczki do innej rzeczywistości, to jest coś, co ja naprawdę lubię, to jest bardzo, bardzo dobry film. Myślę sobie, że jeden z moich ulubionych. Podsumowując, cała trójka jest niesamowita, są to baśniowe, mroczne filmy, podkreślę to jeszcze raz, dla dorosłych, dlatego że momentami są brutalne i nie każdy lubi taki styl. Wydaje mi się, że musicie najpierw sobie obejrzeć zwiastuny. Na przykład Martinowi nie do końca podobają się tego typu produkcje, za to ja jestem w nich zakochana, więc nie jest to na pewno dla każdego, ale jeżeli lubicie te motywy, o których wspomniałam, taki nastrój, o którym wspomniałam i jakimś cudem jeszcze nie widzieliście tych produkcji, to ja Was ogromnie do tego zachęcam. I to już wszystko na dzisiaj. Mam wielką nadzieję, że każdy znalazł przynajmniej jedną rzecz dla siebie. Jeżeli Wy chcielibyście się czymś ze mną podzielić, na przykład coś sami tworzycie, albo jakaś książka, film, muzyka, cokolwiek, to dajcie proszę znać w komentarzu. Będę bardzo wdzięczna także za opinię na temat tego odcinka. I widzimy się niedługo tutaj na kanale. Do zobaczenia!